to jest najważniejsze święto dla harcerzy. Dlatego nawet prezydent miasta, wiedząc o tym, już dużo, dużo wcześniej zaproponował swoje wsparcie, bo zna życiorys lorda Baden-Powella i wielokrotnie rozmawialiśmy o tym i on był świadom tego, że to jest dzień ważny dla nas. Stąd jego wsparcie, stąd patronat, stąd nasza tutaj obecność. Harcerze o 11 spotkali się na Placu Wolności. Tam rozpaliliśmy ognisko obrzędowo, tam wspólnie śpiewaliśmy, pląsaliśmy, harcerze starsi też robili pokaz musztry, ale też takim bardzo ważnym elementem była obecność harcmistrzyni druhny Eugenii Zalewskiej. Otrzymała ona dzisiaj statuetkę autorytetu harcerskiego. To nie jest coś, co się jakby zadziało tylko w tym roku z jej strony, bo druhna Eugenia Zalewska wspiera nas od bardzo, bardzo wielu lat, odkąd ja pamiętam. Dziękuję serdecznie przede wszystkim za zaproszenie mnie tutaj, bo tak jak druhna komendantka szczepu powiedziała, zawsze jestem z wami, zawsze. To mnie osobiście bardzo interesuje i przekazuję to również swoim koleżankom, kolegom i harcerzom. Raz się wstępuje do harcerstwa, aż do końca życia. Ja w tym roku kończę 90, ale wcale nie myślę, że ja jestem jeszcze taka bardzo stara. Prawda? Ciągle żyję tymi zagadnieniami, którymi żyjecie wy, harcerze i harcerzy. Cieszę się z każdego waszego osiągnięcia, ze wszystkich bardzo dobrych stron, a są one, bo przecież harcerz, wiadomo, harcerz jest wzorem. Proszę mi wierzyć, nasze harcerstwo przecież już istnieje ponad 100 lat. Wyszliśmy ze skautingu, z rodziny skautingu i teraz jesteśmy właśnie również w tej wielkiej rodzinie skautowej całego świata. Tylko nasza organizacja jest jedną, jedyną organizacją z naszego kraju, która należy do skautingu, do tej wielkiej rodziny. Bo przecież pamiętamy z historii harcerstwa. W 1911 roku już było 4 drużyny zorganizowane przez drucha Andrzeja Małkowskiego. I to we Lwowie pod Zaborami. Pamiętamy to doskonale, prawda? I od tamtej pory do roku 1916 mieliśmy drużyny skautowe. Później postanowiliśmy jako Polacy, żeby mieć swoją nazwę. I ta nazwa od słowa harce powstała nazwa Związek Harcerstwa Polskiego. Istniejemy, jeszcze raz powtarzam, nie ma drugiej takiej organizacji młodzieżowej, która by miała tyle tradycji, że to wszystko zawdzięczam organizacji, do której należałam, Związku Harcerstwa Polskiego. Moje życie i osobiste, i zawodowe układało się dobrze. Właśnie, życzę wam również wszystkiego najlepszego, żeby wasza droga życiowa była pełna optymizmu, osiągnięć, sukcesów. Bądźcie zdrowi i pracujcie w drużynach, dopóki będzie można. A co to? To wielka góra. To wielka góra. Nie możemy przejść nad. Nie możemy przejść pod. Nie możemy jej ominąć. Nie możemy jej ominąć. Musimy się przekopać. Musimy się przekopać. My idziemy na Lwy. My się Lwów nie boimy. My się Lwów nie boimy. Bo mamy szable. Bo mamy szable. O! O! A co to? A co to? To wielki las. To wielki las. Nie możemy przejść lat. Nie możemy przejść lat. Nie płynie rzeka Nil. Ta mały krokodyl z ojcem był. Tam razem pływali, tam razem polowali. A my zaśpiewamy tak. Tam mały krokodyl ze swym ojcem był. Tam razem pływali,
takiego jest w tym harcerstwie, że tak garniecie się do tego? Tego nie da się tak nawet opisać, bo tutaj mogliśmy zauważyć w tych filmach, gdzie każdy harcerz się mógł wypowiedzieć, atmosfera, relacje z innymi ludźmi, zabawa, nauka, to wszystko jest takie, że to nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć tego osobie, która nie jest w tym. Więc wszystkich zapraszamy, żeby się wszyscy od środka poznali całe to harcerstwo, bo jest fajnie i jest warto działać w tym. Płyną statki z bananami, zimą łapi dudania, łapi dudania. A każda maryna śpiewa tak, łapi dudania, łapi dudania. Podaj, podaj, podaj grosze, banan grosze. Podaj, podaj, podaj grosze, banan grosze. Ciasne dżinsy mam, bo uprałem je sam. Ja prać dżins. Ja prać dżins. Ja wyrzymać dżins. Ja wyrzymać dżins. Ja suszyć dżins. Ja suszyć dżins. Ciasne dżinsy mam, bo uprałem je sam. Ja prać dżins. Ja prać dżins. Ja wyrzymać dżins. Ja wyrzymać dżins. Ja suszyć jeans. Ja suszyć jeans. Ja prasować jeans. Ja prasować jeans. Puch, lecą, lepiej kola to zona. Teraz w lewo, uwaga. Puch, lecą, lepiej kola to zona. To wszystko w okulu. Przemaszerowali tutaj już do sali Bielskiego Centrum Kultury. No i tutaj już ta część oficjalna. Większość drużyn nagrała filmy z okazji tego Dnia Myśli Braterskiej. No na tym filmie widzieli wszyscy, tak? Jacy to są harcerze, jakie to są zuchy, kadra, która ich prowadzi. Więc no to też jest taka fajna pamiątka, bo do niej będzie można sięgnąć za kilka lat i oni wtedy zobaczą, jak bardzo się zmienili, jak bardzo urośli. I to są takie fajne rzeczy, które gdzieś tam trzymam, gromadzę. Druhny i druhowie, czuwaj. Czuwaj. Zuchy i zuchenki, czuj. Czuwaj. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję przedstawicielom szkół, samorządu za to, że chcieli poświęcić trochę swojego czasu, żeby tutaj wspólnie z nami pobyć. Dziękuję też rodzicom, którzy nie dość, że wysyłają swoje dzieci do harcerstwa, to też mają taką potrzebę, żeby z nami spędzać czas. Szanowni Państwo, Dzień Myśli Braterskiej to jest święto, o którym harcerze doskonale wiedzą, obchodzone 22 lutego, dlatego że tego dnia urodził się twórca skautingu Lord Baden-Powell. 32 lata później, dokładnie tego samego dnia, urodziła się jego małżonka. Przypadek? Nie sądzę. Dorosłych, wolontariuszy jest zdecydowanie stosunkowo za mało niż dzieci chętnych do harcerstwa. Ale czasem zdarza się taki, za przeproszeniem, wariat z całym szacunkiem dla duchna Agnieszki i wszystkich nas tu instruktorów obecnych, że nie chcemy to robić. Czasami zdarza się też tak, że pojawia się ktoś, kto nigdy nie był harcerzem, ale czuje tego ducha harcerskiego i chce pomóc. Do takich osób należy m.in. pan Michał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska, dzięki któremu pod jego patronatem tutaj się dzisiaj mamy możliwość spotkać. Pan prezydent wspiera harcerstwo jeszcze od lat, kiedy nie był prezydentem, a już wtedy wiele nam pomagał, prowadził zajęcia. Od czasu, kiedy jest prezydentem, też wspiera inicjatywę powstania chówca w Białej Podlaskiej. Największe pole brak, to zdaje.
cieszę z tego święta. Dziękuję w ogóle wszystkim, którzy pomagali mi w tym. To dla nas bardzo ważne, zwłaszcza, że no już jakiś czas temu nasi instruktorzy podjęli taką inicjatywę, żeby utworzyć chówiec w Białej. To były bardzo trudne rozmowy, bo utworzenie chówca wymaga ogromnej odpowiedzialności i zaangażowania. A tak jak mówiłam, jesteśmy wszyscy wolontariuszami, więc to jest nasz czas, ogromny czas poświęcony temu, żeby nie tylko tworzyć drużyny, żeby one nadal świetnie funkcjonowały, ale też tworzyć strukturę chówca, komisje, które zgodnie z przepisami są potrzebne, które muszą działać w takim chówcu, właśnie po to, żeby nasze środowisko się integrowało. Ja jestem strasznie szczęśliwa ze względu takiego, że były dwie drużyny nieprzetartego szlaku. Związek Harcerstwa Polskiego jest taką organizacją, która daje możliwość dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną bycia w drużynie. I tak jak tutaj widzieliśmy, przyjechały dwie drużyny. One rządzą się troszeczkę innymi prawami niż drużyny zielone czy drużyny specjalnościowe, ale są. I dla mnie osobiście one są niezwykle ważne, dlatego jestem strasznie dumna w ogóle z druhen, które podejmują się takiej próby instruktorskiej. Strasznie się cieszę z obecności tych harcerzy. My możemy się od siebie bardzo dużo nauczyć. Ja zawsze podkreślam, że to nie jest tak, że one są gorsze, po prostu są inne. Takim naszym marzeniem jest posiadanie takiego lokalu, który by stwarzał możliwość schroniska harcerskiego. Czyli jeżeli z drużyna z Zamościa chciałaby przyjechać do Białej w wędrówce, nawet gdzieś dalej, żeby mieli możliwość przenocowania tutaj. Często było tak, że drużyny na przykład z Warszawy chciały przyjechać w nasze okolice, ale jak to jest na przykład 70 osób, no to siłą rzeczy nie mamy gdzie ich tutaj ulokować. My jako miasto, pan prezydent, jako wydział staramy się wspierać rozwój harcerstwa tak jak możemy i na tyle, ile możemy. Nieraz spotykaliśmy się z druhną pomorską, tak mogę powiedzieć, która jest naładowana energią, entuzjazmem, żeby harcerstwo w Białej rozwijać i żeby powstał chówiec. My te wszystkie działania wspieramy. Wspieramy działania na terenie szkół. Oczywiście nie możemy niczego kazać, narzucić, ale w miarę możliwości, potencjału i naszej energii będziemy harcerstwo wspierali, bo to jest rzecz wyjątkowa i szczególna. To harcerstwo się odradza, bo powiem szczerze, że tak obserwowałem jako nauczyciel, później dyrektor szkoły, pedagog, że tego harcerstwa nie było widać w Białej Podlaskiej przez bardzo długi okres. Natomiast teraz harcerzy widać, coraz bardziej widać, chociażby na uroczystościach, różnego typu uroczystościach patriotycznych i za to serdecznie dziękuję, że jesteście obecni czy 11 listopada, czy 3 maja, czy też przy innych okolicznościach. Jak powiedziałem, ten duch harcerstwa musi być podtrzymywany i rozwijany, bo to są piękne idee, piękne ideały, chociażby braterstwa, pomocy, wsparcia, wspólnoty, tak pozytywnie rozumianej i dobrze rozumianej, czyli te rzeczy, które no, dzisiaj gdzieś w tym pędzącym świecie, czasami nie wiemy dokąd, gdzieś zapominamy i gdzieś tracimy ten właściwy azymut, a harcerstwo ten właściwy azymut podtrzymuje. Harcerzem niestety
nie byłem, bo w naszej gminie Łomazy no, kończyła się ta przygoda, ale teraz po długiej przerwie wraca i nasza drużyna łomaska, na razie nazwana próbna drużyna harcerska, już niebawem mamy nadzieję, że to słowo próbna zniknie i będziemy mogli się przyłożyć w naszej gminie jako taką małą cegiełkę do tego chówca, który powstaje właśnie w Białej Podlaskiej, ale nie byłoby tego bez druhen Agnieszki i Kamili, za co naprawdę serdecznie Wam dziękuję, za to zaangażowanie, za serce, że macie na to czas, chęć i siły, żeby prowadzić to u nas w gminie Łomazy. Ja ze swojej strony deklaruję cały czas od samego początku wsparcie, otwartość i na tyle, ile będę mógł, to będę zawsze pomagał. Kończąc, życzę wszystkim w Dniu Myśli Braterskiej wielu życzliwych ludzi wokoło, radości, energii i wszystkiego, co najlepsze. I jeszcze raz dziękuję serdecznie za taki miły gest i wyróżnienie. Naprawdę. Jeszcze za jedną rzecz. Za to, że mogłem po raz kolejny, moi kochani, moi drodzy, szanowni państwo, druhu Krzysztofie, mój przyjacielu, poczuć tę niesamowitą atmosferę, którą czułem przed laty, jak powiedział Krzysztof wcześniej, i mam nadzieję, że w tej atmosferze pozostanę już teraz dłużej. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję, a chówiec na pewno będziemy wspierali jego powstanie. Dziękuję za wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Zdecydowałam się wstąpić do harcerstwa, dlatego że byłam właśnie ciekawa, jak to w ogóle wygląda. Jestem tak naprawdę od początku powstania drużyny harcerskiej w Białej i no tak jak mówię, jestem już 8 lat i jest to dla mnie jakby wielka przygoda. Poznałam tu mnóstwo przyjaciół, no i cały czas się rozwijam. Cały czas, tak. Dzień Myśli Braterskiej jest dla mnie przede wszystkim takim spotkaniem z wszystkimi przyjaciółmi, bo nie zawsze mamy okazję, żeby wszyscy się zobaczyć, ale myślę, że też jest podsumowaniem tego całego roku pracy. Działamy cały czas i tak jak można było zobaczyć, dostaliśmy te podziękowania za tą naszą pracę i bardzo dziękuję też za to docenienie, tak, że pracujemy.
O, tak. Jak wyglądam? Boże, fatalnie. Dobrze. Ja bym chciała tutaj... Gdzie mam patrzeć, żeby było widać, że ja patrzę? Tu? O, tu. Tu? A, dobrze. Dzień dobry. Nazywam się Marta Pomorska. Chciałabym dzisiaj zadać pytanie tutaj pani redaktor Mińko. Jak się czuje przyjaciel bielskiego harcerstwa? Niezwykle zaskoczony tym wyróżnieniem, ale jestem zaszczycona, że zostałam właśnie przyjaciółką harcerstwa, także czuję się zobowiązana do pomagania jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że będę w stanie pomagać, ile się da. Możecie na nas liczyć, także naprawdę gratuluję dzisiejszego wydarzenia. Trzymam kciuki za Chłopiec i oczywiście jesteśmy do dyspozycji, tak jak mówiłam. Dobrze, to dziękujemy bardzo w takim razie i no cóż, no... Teraz ja zapytam.